Znajdujemy się w tej chwili przed tunelem interaktywnym, który jest częścią wystawy Wszechświat i cząstki, znajdującej się w Centrum Nauki Kopernik. Tunel jest częścią wystawy Wszechświat i cząstki i razem będzie można zwiedzać i wystawę, i tunel do końca marca. Tunel jest formą multimedialnej, interaktywnej gry, która pozwala trochę lepiej zrozumieć, po pierwsze, co dzieje się wewnątrz Wielkiego Zderzacza Hadronów, a po drugie, troszeczkę lepiej poczuć na własnej skórze, zrozumieć, czym jest pole Higgsa i w jaki sposób to działa. Mamy tu do rozegrania dwie gry. Jedną z nich jest taki protonowy futbol, w którym zderzamy ze sobą dwie cząstki elementarne, no elementarne, dwa protony. Zderzenie tych dwóch protonów, dokładnie tak jak w Wielkim Zderzaczu Hadronów, powoduje wytworzenie mnóstwa pobocznych cząstek, których obraz możemy zobaczyć na ekranie. Im precyzyjniej trafimy, im większą energię uzyskamy, tym więcej jest produktów reakcji, które możemy obserwować. Oprawa graficzna jest oczywiście bardzo atrakcyjna, taka kolorowa, ale ona w dużej mierze przypomina to, co widzą na ekranach rzeczywiście pracujący przy Wielkim Zderzaczu fizycy. Możemy pokusić się o próbę zidentyfikowania po kolorach, po kształtach wiązek, jakie produkty zostały w trakcie tej reakcji wytworzone i być może odkryć ślad także bozonu Higgsa, jeśli energia była oczywiście odpowiednio duża. Druga gra poświęcona jest przede wszystkim bozonowi Higgsa i temu, w jaki sposób zmienia on nasze, w jaki sposób wpływa on na nasze odczucia, o ile to możliwe. Za pomocą pewnej graficznej metafory możemy porównać dwie sytuacje. Po jednej stronie tunelu jest obszar, w którym mamy sytuację z początku Wszechświata, kiedy jeszcze nie było bozonu Higgsa, i możemy zobaczyć pewną różnicę. Kiedy przejdziemy na drugą stronę, to już jest ten obszar, który odpowiada z grubsza naszym doznaniom. Możemy zobaczyć, w jaki sposób zmienia się zachowanie cząstek, z których my jesteśmy złożeni, że pojawia się masa, a więc pojawia się bezwładność, pojawiają się oddziaływania grawitacyjne, w związku z czym to jest taka forma pewnego doświadczenia artystycznego na poły naukowego, które pozwala nam trochę lepiej zrozumieć, trochę lepiej poczuć, dlaczego ten bozon Higgsa jest ważny dla naszej egzystencji, dlaczego bez niego byśmy nie istnieli.